Drodzy, jakiś czas temu zapowiedziano system Warhammer Fantazy, The Old World. Czyli ubyliśmy Warhammera Fantazy, bo chcieliśmy zabezpieczyć swoje IP, bo za dużo systemów pobocznych wychodziło, które udawały, że są Warhammerem Fantazy, lub też chciały być. I chcieliśmy nazwy, które mieliśmy, lizardmeni, orki były nazwami, których nie mogliśmy zastrzec, bo w zbyt wielu książkach się one pojawiały, pojawiały zbyt generyczne one były i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziliśmy, że... Znaczy, stwierdziliśmy. Ja jako GW stwierdziłem, że weźmy się za, za ten system, ubijmy go i zróbmy nowy system, tak jakby prawie to samo, ale jednak nie. I ludzie palili armię, ludzie... Płakali, rozpaczali. A Warhammer Age of Sigmar jest jednym z bardziej popularnych systemów, czasami nawet fruktującym pewnie troszeczkę bardziej hypowo nad 40 chwilami. I jest bardzo popularnym systemem, i wyszło im. Wyszło im zmiana zasad, przewrócenie, wzięcie zasad, podarcie, zjedzenie, przetrawienie i wyplucie ich jeszcze raz, i napisanie ich od nowa. Poskutkowało całkiem fajnym systemem, na którym zresztą dziewiąta edycja Warhammera 40 tysięcy się wzorowała. <laughs> Dziesiąta to już w ogóle. I pod pewnymi aspektami oczywiście, nie, nie, nie to, że to jest totalna kalka. I wyszło im, ale wiedzieli, że mają tam gdzieś. Wiecie, w końcu w rogach galaktyki mają ludzi, którzy tęsknią za swoimi właśnie Tumkingsami, tęsknią za Bretonią, tęsknią za różnymi innymi armiami, które, których nie ma w Sigmarze, lub też są phase out, czyli takie są, wiecie, wyciszane, lub po prostu zostały anulowane. Ja osobiście nigdy nie grałem Bretonią, chyba nie grałem z Bretonią, ja grałem Fantaziaka. Grałem natomiast z Tumkingsami bo miałem swoją armię z małą i armię orką, orków. I jak patrzę na no to, co zrobili z Tomb w Sigmarze, czyli Ossalaya Bone Reapers, to oczy mi krwawią i nie mogę na to patrzeć. Więc ja troszeczkę się cieszę, że wydali to pudełko, bo znowu zobaczę fajne, stare modele, słowo klucz, stare, na stołach i będę mógł sobie popatrzeć na nowe armie, a często czy znaczy nowe armie, stare armie, ale wiecie, w nowym wydaniu, bo wychodzi troszeczkę nowych modeli do tego, do tego systemu. Tu wychodzi jeden ten duży ziutek, a tu wychodzi ten ziutek nowy, także jest po jednym nowym modelu. I teraz słuchajcie, jest wiele opinii na ten temat, na temat Warhammer Old World, że The Old World, że jest, te pudła są w absurdalnych cenach w ogóle: 970 zł na stronie GW, 970 zł, 1000 zł prawie. Dobrą hulajnogę można elektryczną kupić chyba za to. A już za cenę tych dwóch boksów to już w ogóle możecie super nogę kupić. 860. Czyli mam 1700, 1630 zł, jeśli dobrze liczę. 1650. 1650. Nie. 870 plus 970 to jest 1700, 1850 zł. 1850 złotych. Prawie jak ilość punktów w standardzie amerykańskim do 40. Tak mi się wydaje. 1800, 1800 albo 2000. I ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Ja wiem, że to są stare modele. Że tutaj jest 7 jednostek, z czego 6 jednostek to stare modele. Albo 5 i 200. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jest 5, 6 starych jednostek, jedna nowa. Tutaj jest 9 boksów, w czym dwie nowe. Tak, dwie nowe. Albo jedna. Wydaje mi się, że tylko te duże modele są nowe. Tak czy inaczej, ja sobie zrobiłem takie małe podsumowanko i pozwólcie, że się wspomogę swoim tablecikiem, bardzo mądrym. Na który mam rozpisane? Box Camry 970 zł, box bretoni 860. Wychodzi podręcznik. W tych pudełkach jest podręcznik. Jest podręcznik, który kosztuje sam. Sobie, jakbyśmy chcieli go kupić, kosztuje 240 zł. I nie będę się tu skupiał na cenach, wiecie, waszych lokalnych sklepów, bo one będą sporo niższe. Natomiast mamy, musimy, musimy ustalić sobie jakiś wspólny mianownik, a przy tych kalkulacjach to nie jest takie trudne. W sensie, musimy mieć jakiś, wiecie, punkt odniesienia ceny tego, do tego i wszystkich innych pudełek. 240 zł za podręcznik, więc jeżeli bym chciał, na przykład mam stare modele, mogę sobie zakupić podręcznik za 240 zł, plus mam swoją armię, na przykład mam, swoi, mam, już, swoi, mam, mam już swoją armię Tumkingsów, nie potrzebuję tego pudełka, bo kupię sobie to, jak wyjdzie później. <laughs> bo oczywiście najpierw wyjdzie w tym pudełku i będzie pewnie trochę później wyjdzie osobno, to wydaję sobie 240 zł, wydaję sobie na swoją armię, i to jest bardzo przyzwoita moim zdaniem cena, 88 zł na. Podręcznik armii kosztuje 88 zł, więc jeżeli chcecie podręcznik tylko z jednostkami Henry, tylko z jednostkami Brettonii, 88 zł, plus to 240. Jeśli dobrze liczę, 328 zł wydaje i mogę wejść w system ze starymi figurkami, ze starymi kostkami, ze starymi miarkami, ze starymi templatkami, z nowym podręcznikiem, z nowym kodeksem, czy Army Bookiem i starymi modelami. Chyba już to wspomniałem. 320 parę nie Niedużo moim zdaniem. Niedużo. Natomiast jeśli chcemy to pudełko i pominiemy już koszt, odejmiemy sobie te, od tych pudełek koszt podręcznika, to to pudełko nas kosztuje 730 zł, a to pudełko kosztuje nas 620 zł. No to już jest bardziej taka, wiecie, nawet jak na cenę boksa w GW, to jest już taka bardziej mm, zjadliwa cena, ale nadal dużo. Natomiast jeżeli przeliczycie sobie to przez ilość modeli, która, ilość jednostek, jednostek, która jest w tym pudełku, w tych pudełkach, to już zaczyna się robić naprawdę fajnie. Bo z ręką na sercu powiem, ja bym bardzo chciał płacić nawet tą wyższą cenę, bo Bretonia wychodzi troszeczkę drożej. Ja bym chciał płacić tą cenę za jakikolwiek oddział do 40. Nawet bohaterów teraz się nie da kupić w cenie jednostek, całych jednostek tego pudełka. Ponieważ jak mamy 730 zł w pudełku Breton yy, Camry, Mamy tam 9 jednostek, i ja wiem, że jedną z tych jednostek to jest jakiś żółtek ale jedną z też tych jednostek jest ten duży Lich Priest na tym <laughs> smoku. A reszta to są oczywiście tam piechota jakaś. Koszt jednego unitu to po prostu średnia, zwykła arytmetyczna, no, arytmetyczna zwykła średnia. 730 przez 9, 81 zł. Pokażcie mi w Sigmarze, w 40, w kilkimie Workraju Shatterpoincie, e, y, Infinity, oddział, który możecie kupić za 88 zł. Pokażcie mi o, 81, przepraszam. Pokażcie. pokażcie mi taki oddział. Nawet figurki pojedyncze czasami nie możemy kupić z takiej cenie. Pudło Bertoni, 7 oddziałów, 620 zł przez 7, 88 zł. Troszeczkę gorzej. Nadal pokażcie mi oddział, w którymkolwiek systemie, nawet mantik. Nawet Mantik. Pokażcie mi oddział, który możecie kupić za 88 zł. No, już tutaj pomijam pojedynczą figurkę, bo pewnie w Mantiku można kupić jakąś tam pojedynczą figurkę, ale już wątpię. Nie, nie sprawdzałem dawno cen Mantikowych, ale też wątpię, że można kupić sobie. Nawet do Legionu pojedyncze figurki kosztują więcej. Więc jak już patrzymy na to, że takie są ceny, wiecie, pojedynczych, pojedynczych, pojedynczych jednostek, to to już nie jest tak źle, nie? To już nie jest tak źle. Teraz sobie spójrzmy e, nad pozostałe rzeczy. Mam jeszcze karty jednostek, które możemy kupić, czyli jednostka na każdej karcie. Wiecie, tam dwie dwustronne, wszystkie zasady, wszystkie statystyki. Do Kemry i do Bretonii, do każdej armii 88 zł. Są też karty magii. I teraz nie wiem, są dwie, jakieś, e, dwie karty magii, chyba dobrej magii i złej magii. 135 zł za każdą paczkę. Nie mam pojęcia, czy te karty są jakieś duże, kolorowe i... E, Zaparzają kawę w kuchni od razu, ale 135 zł za kilkadziesiąt kart, kilkanaście kart, nie wiem, to jest absurdalna cena. No i podręcznik sił, czyli tak jakby Order of Chaos, Order of Good, Order of Destruction, i tam coś jeszcze było, nie w Sigmarze. Tak jak tutaj jest taki dobra i zła. 165 zł. I wydaje mi się, nie potwierdziłem tego, ale wydaje mi się, że w tych podręcznikach są tak jakby wszystkie zasady, może do wszystkich armii. Bez lore zupełnie, tylko po prostu wszystkie zasady, a w armii Booku macie lor i wszystkie takie wiesz obrazki ładne i zasady. I do kosztu jest to kosztuje 165 zł, więc jeżeli zakładamy, że to są do wszystkich jednostek, które wyjdą, do wszystkich armii, bo tak mi się wydaje, no to całkiem niezła cena, bo za koszt dwóch kodeksów, dwóch armii booków macie wszystkie. Jeżeli się mylę, jeżeli, jeżeli w tych książkach sił nie ma wszystkich zasad, no to zmienia troszeczkę ich e, wartość ale wydaje mi się, że jeżeli tam są po prostu zasady jakichś głównych jednostek, to i, nadal, nadal, i tak nadal się e, opłaca. Więc już tak nawet szalejąc, 240 za podręcznik, 88 zł za te karty oddziałów, e, dwie, przepraszam, e, 240 za podręcznik, 88 zł za podręcznik do Armii, Armii book i 88 za karty e, tych, tych. no to jest jakieś 160-400 zł. Musicie wejść, jeśli byście nie chcieli kupować żadnych modeli, bo macie wszystko. Tak, macie, graliście w, w Sigma w, w, Sigmara, w Warhammer Fantasy Battle, ósma edycja. Może w międzyczasie liznęliście trochę, mieście romans z Nightfagem, tam Kings of War, było to Mantika? To nie jest tak dużo. A teraz, jeżeli na przykład jesteście starym graczem i chcecie kupić te modele, to rozumiem, dlaczego jest trochę ściski buldupy, bo płacicie cenę absurdalną 1000 zł, prawie 970-860. Za stare modele. No ale znowu, jak sobie je rozbijecie, to to mi, zdaje, mi się wydaje, że to nie jest dużo, więc nie wiem do końca. Trochę rozumiem skąd ludzie mogą wychodzić, natomiast nie rozumiem, dlaczego nie mogą sobie tego po prostu przeliczyć i uświadomić sobie, że to nie jest tak dużo. Bo nawet na PMT, nawet na Allegro, te modele nie kosztowały yy, niewiele mniej na pewno. Więc mamy system, który zobaczymy, jak się będzie spisywał. Mam nadzieję, że go nie ubiją w najbliższym czasie, ale yy, mamy system, w który który ma szansę e, uderzać w nutkę nostalgii, uderzać w starych graczy, uderzać w graczy, którzy grają w Total War, bo to też zawsze jest jakiś wiecie, jakaś publika i mają szansę zdobyć nowych graczy, tylko dlatego, że tutaj będzie troszeczkę bardziej tak grindarkowo, tak mi się wydaje, nie? że będzie bardziej troszeczkę oldschoolowo i tak jak Horus Heresy uderza w specyficznych ludzi, tak. U Old World będzie uderzał też w swoją specyficzną grupę odbiorców. I wydaje mi się, że też ludzie, którzy grają w Sigmara, trochę tak będą stwierdzą sobie, że a, zagram sobie w Old Worlda, kupię sobie chociaż podręcznik, army booka, karty i sobie pogram. A później może nowe jakieś modele. No jest oczywiście ryzyko. Jest jedno ryzyko, o którym y, wiele ludzi wspomina, że wyprodukowali trochę tych modeli starych, teraz je wypchną, a później będą wypychać się znowu nowymi. Jest takie ryzyko. Zrobili to z czterdziestką, kiedy Space Marine zaczęli zamieniać na Primarisów, A później nagle się że można po prostu wziąć Terminatorów i zrobić ich po prostu lepiej. Jest taka szansa, że to też się to może stać. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zostawią ten taki fajny old schoolowy feel tych modeli. Um, mam nadzieję, że będziecie mieli kupę frajdy z malowania swoich modeli, które leżą w, w szafkach od 20 lat. Ci, którzy nie grali, czy jesteście nowymi graczami, to mam nadzieję, że jeżeli wejdziecie w Old World, to poczujecie trochę ten smaczek nostalgii swoich starszych, swoich starszych rówieśników. Swoich starszych kolegów. Czy ojca, czy wujka, czy, nie wiem, ciotki, matki. Nowy system. Po prostu. Warhammer The Old World. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu.